O rzeczach oczywistych nie powinno się mówić, ale jeśli zabieramy głos w sprawie bezpieczeństwa, szczególnie osób z niepełnosprawnością, to należy mówić głośno, by każdy usłyszał i zobaczył, o co chodzi w tej akcji. Jeśli chcesz mi pomóc, zapytaj mnie, jak to zrobić, a będę ci zarządzał. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zainicjowaliśmy coś, co tak naprawdę powinno być dniem powszednim. Staramy się, aby bezpieczeństwo na ulicy było bezpieczeństwem dla wszystkich. Abyśmy się wszyscy nawzajem rozumieli, byli względem siebie życzliwi i tolerowali wszystkie swoje pewne dysfunkcje. Oceniam tę inicjatywę bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy brać udział w tej kampanii społecznej, ponieważ my jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Poruszamy się, bardzo często korzystamy z komunikacji miejskiej, no i dużo chodzimy po mieście. Zapewne dla samych mundurowych zatrzymanie osoby z niepełnosprawnością jest także pewną barierą, którą trzeba jakoś pokonać. Nasi policjanci często w ramach zdarzeń drogowych będą spotykać się z tego typu sytuacjami i musimy o tym pamiętać, że oni właśnie też muszą dysponować określoną wiedzą, określonymi umiejętnościami, które pozwolą na realizowanie tego typu potrzeb związanych właśnie z osobami ze specjalnymi potrzebami. Dzisiaj ważną kwestią jest dostosowanie architektury miasta do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jednym z partnerów akcji jest miasto Częstochowa. Bezpieczeństwo samo w sobie jest dla nas priorytetem, a jeszcze bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami stwarza kolejne jak gdyby nam progi do przeskoczenia, ponieważ wymaga to szczególnego podejścia, ale żeby się z tymi problemami zderzyć, potrzebna jest przede wszystkim świadomość, że takie problemy występują. Często osoby, które nie mają tego typu kłopotów, które nie zderzają się z tymi problemami, na co dzień nie mają takiej świadomości. Natomiast wszystko zaczyna się od tego, że musimy sobie wszyscy uświadomić, że takie kłopoty są. Miasto od dłuższego czasu likwiduje bariery, choćby przy przejściach dla pieszych. Teraz będzie jeszcze większy nacisk na łamanie barier. To musi być proces od projektowania budynków użyteczności publicznej, szkół, komunikacji miejskiej, po wszelkiego rodzaju udogodnienia w ruchu drogowym. Taki proces trzeba zacząć, konsekwentnie go realizować. Wtedy będziemy mogli zapewnić bezpieczeństwo i mieszkańcom z niepełnosprawnością. Uświadamianie społeczeństwa to także nauka poprzez rozdawanie ulotek. Przygotowaliśmy szereg różnych materiałów, które mamy nadzieję będą pomagały wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, ale przede wszystkim chcemy tutaj uwrażliwić na to, aby pomagać i pomagać w sposób prawidłowy, tak aby nie zaszkodzić, nie wzbudzać agresji i nie budować bariery między nami. Ponieważ w chwili, gdy ta bariera jest zbudowana, no to niestety komunikacja zanika i przeradza się w brak empatii i niestety w agresję. Sierżant sztabowa Mariola Kowalczyk-Tromska jest przekonana, że każda rozdana ulotka, która dotyczy osób niewidomych, głuchych czy też niepełnosprawnych ruchowo i trafi do chociaż kilku uczestników ruchu drogowego, którzy będą mogli się z nią zapoznać, spowoduje to, że będą wiedzieli, w jaki sposób pomóc, nie zaszkodzić, jak postąpić z osobą niewidomą, która jest, powiedzmy, zagubiona przy przejściu dla pieszych. Często nam się takie sytuacje oczywiście zdarzają, że nie należy jej popychać, należy podejść, najpierw zapytać przede wszystkim, czy ona chce właściwie, żeby jej pomóc i w jaki sposób to zrobić, żeby zrobić to prawidłowo, nie wystraszyć jej, a pomóc przejść bezpiecznie przez przejście dla pieszych.